to jedziemy, co? No to jedziemy. Z górki. Spotykamy się w Kampinoskim Parku Narodowym. Jest mapa, jest rower, tutaj sobie leży. Chwila relaksu czy szukanie nowej trasy? No, trasa znana od lat, a relaksu? No, chyba ostatni taki fajny dzień na jazdę rowerem. No, niestety zrobiło się już trochę zimniej, sucho jest. Niedługo już będzie zimno. Gdzie pan lubi jeździć na rowerze? Generalnie cały Campinos, ale chyba najbardziej Karpaty. Nie wiem, Laski, Leszno. Chyba Karpaty takie najfajniejsze. Już jeżdżę, no myślę, 25 lat tak sportowo, a w pewnym momencie już generalnie człowiek się dochodzi do takiego wniosku, że no, nabijanie tych kilometrów to jest w ogóle, no, to się mija z celem, nie? Przez to, że tam troszeczkę lubię przyrodę, więc no, już nie ścigam się, chociaż lubię sobie czasami coś tam przycisnąć na jakimś terenie, ale generalnie połączenie właśnie takiej turystyki rowerowej to jest fajne połączenie tego wszystkiego, bo tak jak powiedziałem, no, jestem w stanie zrobić myślę, że 200 km, 250 dziennie, ale to nabijanie pustych kilometrów to znudziło się. Nieporozumienie, nie? Więc ja lubię trochę historii, trochę bardzo lubię przyrodę, jazdę po lesie. Więc jak łączę to wszystko razem i... No i tak wyszło. Jeżdżę na rowerze bardziej pod freeride. Jest to sztywny model Primal od Dartmoora. No, zrobiłem ten rower sam, więc... No, po prostu jeździ mi się na nim dosyć wygodnie. Na filmikach widać, że skaczesz na tym rowerze na różnych przeszkodach. No, na czym to polega? Skaczę, bo z kumplem złapałem taką zajawkę i polega to na tym, że po prostu są zrobione w niektórych miejscach rampy przez ludzi, którzy jakby też jeżdżą ze mną i po prostu jeżdżę z nimi i z kolegą i wtedy mogę sobie tam skakać, jak po prostu się z nimi dogadam. Dużo razy upadłeś? Wywrotki się zdarzają, ale akurat w moim przypadku były, nie wiem, 2-3 takie poważniejsze i zrobiłem sobie na nich jedyne jakieś zdrapania mocniejsze i tyle. A rower się uszkodził? Rower się uszkadza cały czas, ale zazwyczaj to są takie części jak łańcuch i takie, które się wymienia tak w sezonie przynajmniej. Czy twoim zdaniem takie zwykłe, tradycyjne jeżdżenie na rowerze jest nudne, dlatego musisz formą ekstremalną? Nic podobnego, bo po prostu jak jeżdżę nawet na miejscówkę, w której skaczę, to i tak mi dużą przyjemność to sprawia i jest fajnie. Skakanie to jest tylko dodatek. Jeszcze na koniec, twoje największe rowerowe marzenie, gdzie byś chciał pojechać? Chciałbym pojechać do Stanów, na przykład na jakieś Red Bull Rampage czy inne takie rowerowe zloty takich najlepszych rowerzystów, którzy rzeczywiście coś potrafią już.
Dobry. Mam kilka rowerowych faktów. Tu jeździ na rowerze zdrowy i szczupły. Żeby jeździć na rowerze, trzeba znać przepisy drogowego. Rowerzysta powinien mieć kask i kamizelkę odblaskową. Rowerki na dzieci mają pomocnicę kółka. Pierwszy rower powstał 250 lat temu. Rower zawsze kojarzył mi się negatywnie i źle, ponieważ w dzieciństwie był moim jedynym środkiem lokomocji i niezależnie od pogody musiałam się na rowerze przemieszczać. I nigdy nie pomyślałabym, że będąc dorosłą osobą, polubię rower, pokocham tę formę spędzania czasu i sama z siebie z przyjemnością wsiądę i pojadę na krótszą bądź dłuższą przejażdżkę. Także rower jak najbardziej obecnie jestem na tak. Chciałbym jeździć na rowerze znacznie więcej, ale pewnie nie mam czasu. Chyba wszyscy dzisiaj nie mają czasu, ale zawsze brakuje gdzieś tej mobilizacji i takich dobrych nawyków, dobrego przyzwyczajenia, żeby niezależnie od pogody wsiąść na rower i po prostu nim jeździć. Ktoś kiedyś fajnie powiedział, że nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór, zły strój. Tak samo jest właśnie w przypadku rowerów. Można teraz wyposażyć się w doskonały sprzęt turystyczny i po prostu na tym rowerze jeździć o każdej porze roku. Bardzo lubię zjazdy rowerowe, gdzie można się fajnie z górki rozpędzić i dość szybko na tym rowerze pędzić. Ale też bardzo lubię podjazdy rowerowe. Górki, które jadąc samochodem wydają się nieduże, ale kiedy wsiadamy na rower, można powiedzieć, że on staje dęba i nogi są jakby z betonu. Nic nie chce iść do przodu, a rower nagle jakby ważył z 3 tony. To jest niesamowite odczucie, kiedy pod niedużą górkę 200, 300 metrów, 500 metrów, kilometr naprawdę podjeżdża się w morderczy sposób i w bardzo długim czasie. Ale to też jest fajne doświadczenie i fajna przygoda. Aspektów takich związanych z jazdą na rowerze jest cała masa. Każdy ma swoje jakieś argumenty. Są też sprawy dla mnie ważne, na przykład utrzymanie kondycji, dbanie o zdrowy tryb życia. A przede wszystkim też no chyba poczucie tej adrenaliny, bycie w terenie, mierzenie się z samym sobą, pokonywanie kolejnych wyzwań. Życzyłbym tylko sobie i pewnie Wam też, żebyście na wszystko, co Was pasjonuje, mieli po prostu więcej czasu. Boże, daj nam więcej czasu.